Pierwsze roboty budowlane rozpoczęły się w lutym, a dziś widać, że inwestycja idzie pełną parą. Budynek w stanie surowym jest już gotowy, a w kolejnym etapie mają się rozpocząć prace instalacyjne. Wszystkie terminy związane z umowami podpisanymi i z wykonawcą, i z aglomeracją wałbrzyską pokazują, że zaraz po wakacjach obiekt powinien być oddany. Więc ponieważ nie ma przestojów i wykonawca rzeczywiście wyjątkowo sprawnie realizuje, obym go nie przechwalił, ale tutaj jestem pełen optymizmu, że te założone terminy uda nam się wszystkie utrzymać, czyli jeśli tak będzie i potem odbiory sanepidowskie, przeciwpożarowe, najróżniejsze, jeżeli przez to wszystko przebrniemy w miarę sprawnie, to jeszcze w tym roku dzieci będą mogły być w nowym obiekcie. Budowa żłobka, który powstaje przy bajkowym przedszkolu, to kolejne ważne zadanie inwestycyjne na terenie naszego miasta. Realizowane jest w ramach projektu Rozbudowa przedszkola miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie Zaprojektuj i wybuduj. Do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze wiele prac, bo żłobek, zgodnie z podpisaną umową, ma być gotowy do końca października. Zbliżamy się do stanu surowego, otwartego. Jest prawie na ukończeniu. Składamy ostatni strop. No i myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni będziemy mieli już stan surowy, otwarty, zakończony. Prace postępują z dnia na dzień i choć jeszcze nie tak dawno teren został udostępniony wykonawcy inwestycji, dziś widać, w jak szybkim tempie powstał budynek. Szczególnie mnie to cieszy, że jest to żarowski wykonawca, który pierwszy raz realizuje dla gminy tak duży obiekt i pokazuje, że nie tylko, że potrafi, ale że jest to, no, nie przechwalając, ale niemal wzorcowa inwestycja. Znaczy każdego dnia obserwujemy postęp. Nie ma przestojów, jest synchronizowane, budowa synchronizowana pod kątem dostaw materiałów, bo to jest też ważne, pod kątem dostaw betonu wtedy, kiedy on był. Nawet tak naprawdę zima, która w pewnym momencie zaatakowała, nie spowodowała dużych opóźnień, bo wykonawca był przygotowany do przykrycia matami po to, żeby beton mógł stygnąć w korzystnej temperaturze, już przykryty i uchroniony. To wszystko naprawdę napawa optymizmem i dlatego jestem przekonany, że termin tegorocznego przyjęcia dzieci do żłobka będzie dotrzymany. W nowym budynku żłobka mają powstać 2 sale zabaw, jadalnie, sypialnie, szatnie, łazienki dla dzieci oraz sala widowiskowa z przeznaczeniem na wspólne zabawy i uroczystości. Rekrutacja do przedszkola bajkowego i do żłobka miejskiego już zakończyła się 3 tygodnie temu. Mamy listy rezerwowe. Wszystkie dzieci, które są na listach rezerwowych, które się nie dostały do żłobka i do przedszkola w tej rekrutacji. Do przedszkola będzie następna rekrutacja w chwili, kiedy zostanie oddany budynek. Będzie utworzona grupa 3-latków i będzie utworzona nowa grupa żłobkowa. I te dzieci mają zapewnione miejsce tutaj w tym nowym budynku? Wszystkie dzieci, które się nie dostały do przedszkola, 3-latki, jak i dzieci żłobkowe, mają zapewnione miejsce w nowym miejskim żłobku w Żarowie. Projekt zakłada także budowę zaplecza kuchennego oraz szatni i toalety dla personelu. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą inwestycji, budowa nowego żłobka kosztować będzie ponad 2,5 miliona złotych. Przyznane dofinansowanie to kwota w wysokości ponad 1 800 000 złotych.